Witamy serdecznie w kolejnym filmiku dzisiaj. Cześć, witamy serdecznie na kanale ponownie. Dzisiaj zmieniliśmy kadr, jest troszeczkę inaczej, mamy nowe światło, więc troszeczkę kombinujemy, ale... Nie światło, tylko żarówkę. No dobra, ale żarówka daje światło, prawda? Ale żarówka. Wyłącz ten telefon! Jest trochę kilka fajnych, ciekawych tytułów. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Są PlayStationy, jedynki, dwójki, trójki. Są Switchki. Są nawet więcej niż jedna konsola na Nintendo. Zapraszam was serdecznie wraz z moją asystentką Natalią. Zaczniemy od nostalgicznej nuty Playaka jedyneczki. Neo Rood. Myślę, że Neo się nie mówi, tylko Neo. Neo Rood. Neo Rood. Leading RPG. To jest jakaś japońska wersja? Tak. Fajna. Gra na PlayStation 1, JRPG, i ja zawsze myślałem, że to są w ogóle od twórców Final Fantasy, od Squara, no ale nie, moi drodzy, to nie jest od Squara, to jest w ogóle tytuł, który kiedyś gdzieś udało mi się o nim poczytać, bo bardzo byłem napompowany na gry RPG na PlayStation 1, no i szukałem, nie, robiłem research, próbowałem znaleźć sobie tytuł, który, wiecie, jakiś zadowalający, który mnie tam, miałem kaca, no, kaca po Final Fantasy, no i właśnie natknąłem się na ten oto piękny Neo Rood. Niestety gra ta nigdy nie została wypuszczona poza granicami Japonii, więc nie da się w nią tak naprawdę zagrać. Są fanowskie translations, że są tłumaczenia, które są beznadziejne. No i co, no? Była sobie w sklepie z grami za grosze dosłownie, bo tam chyba kosztowała, nie wiem, z 30 zł. Więc jak najszybciej ją zgarnąłem do kolekcji. No fajnie, nie? Mieć w kolekcji taki tytuł rzadki, rzadko spotykany, no. Tylko w Japonii. Niedługo z Natalią idziemy do Azji, więc pewnie będzie więcej tego rodzaju tytułów. Ale nie wiem, czy chcę kupować takie tytuły, które... Nie są europejskie? Masz, pokaż tego. Kolejny tytuł, który trafił do mojej kolekcji, pojawił się na aukcji za 300 zł. Moi drodzy, kolekcjonerka zamknięta w ogóle w takim fajnym, ochronnym, plastikowym tym, nie? Case'ie, żeby się nie zniszczyła, no w tym pudełku. Więc jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ja od kiedy tylko usłyszałem, że wychodzi nowy Metroid, oczywiście go chciałem. Ja zbieram Metroidy, lubię wszystkie Metroidy, oczywiście te dwuwymiarowe, trójwymiarowe też mam, ale no wolę dwuwymiarowe. Bardzo się ucieszyłem, gdy usłyszałem, że wychodzi nowy Metroid i oczywiście od razu go chciałem do swojej kolekcji. Natomiast ja byłem pewny, że ta gra sprzeda się w milionowym nakładzie, więc nie ma pośpiechu, ona na pewno stanieje. A może nawet zdarzy się taka okazja, w której to gdzieś ktoś wrzuci wersję kolekcjonerską właśnie w niższej cenie niż normalnie i wtedy ją zagarnę. Chapnie ją tak szybko, ale on jest szybki, ja wam mówię. Nie, to nie brzmiało dobrze. Tak trafił Metroid Dreadn do naszych kolekcji. Co? No ja w ogóle nie wiem, jak to się wymawia. Dreadn. Dread. No. Metro Dread trafił do mojej kolekcji. Metroid Dread. Dread. Ja jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera. Nikt tego nie wie. Mam nawet tatuaż na plecach. Nikt tego nie wie. Voldemorta. Jesteśmy ogromnymi fanami Harry'ego Pottera, ale ja bardziej. Bo nawet mam tatuaż. Damian nie ma. Więc... Do naszej kolekcji trafiła gra pod tym Harry Potter Collection Lego. To se zrobię. Tak, Harry Potter Lego. Ja grałam w Lego na moim starym lapku, ale teraz mogę zagrać na plejaczku, czworeczce. Uważam, że solidne tytuły, uważam, że są zrobione z miłością i faktycznie ci ludzie, którzy to robią, tak, no nie wiem, no. Widać, że się starają, ale myślę, że najlepszą częścią tych gier Lego jest to, że jest oryginalna muzyka z filmów. Mm-hmm. To chyba to jest jedyne duży, granie. Duży plus. Tak, i tutaj mamy od pierwszego do czwartego roku i od piątego do siódmego, czyli wszystkie części, jakie wyszły na jednej płycie. Chyba, że są dwie. Na fajnie. Dwóch można grać. I chcesz pewnie zagrać. No pewnie, że chcę. I tak też zrobimy. Jeżeli chodzi o takie właśnie, że kolekcje i tak dalej, to do mnie trafiła kolekcja Crysis. Wiem, ja zawsze mówię Crysis, nie? Jakby pewnie większość z was mówiła Crysis i ten. Jedynka, dwójka i trójka. Ja bardzo lubię Crysisa, szczególnie pierwszą część. Drugą i trzecią już tak bardzo mi się nie podoba. Chyba w trójce już tak jakoś tak było ok. O dziwo, brakuje tutaj jednej gry, ponieważ w rodzinie Crysisa jeszcze jest jeden, który się nazywał, kurczę, Warhead? Hammerhead? War? Jakiś taki wyszedł spin-off, nie? Z inną postacią. Jej nie ma na tej trylogii i to mnie troszeczkę boli. Ale ja w ogóle dosłownie z pół roku temu zacząłem jeszcze raz na komputerze ogrywać Crysisa w 4K. Bardzo fajnie się gra. No i tak akurat się pojawiła ta wiadomość, że wychodzi ta trylogia na Playaka i PlayStation 5. Switcha w ogóle też wyszła. Więc pomyślałem, że przestanę grać
i poczekam, aż to wyjdzie, zakupię i jeszcze raz zagram sobie na joysticku. Bo nigdy nie grałem w Crysisa na joysticku, zawsze na myszce, na kompie. Fajny, kurczę, ej. Jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, że trafi do mojej kolekcji. Coś mi tradera tutaj. Nie tak się umawialiśmy. Ja wiem, przepraszam, ja dzisiaj jestem taki nie w sosie. Widzę. I'm sorry. Kochanie, teraz gra na system... A, mieliśmy się zmienić. Mieliśmy się zmienić, okej, okay, ale tutaj... Dobra. A teraz gra na system mój ulubiony ostatnio, czyli Nintendo Switch. A to chyba z twoich wszechczasów ulubiony, czy nie? No, obecnie tak. Jak wyjdzie nowy Switch, no to może będzie kolejny, prawda? Pokaż to wam. Jest, kochani, gra pod tytułem Grim Fandango Remastered. Wydana przez LucasArts. Przygodówka nie, wydana point... przez IMB, a stworzona przez LucasArts. No dobra, ale... Oldschoolowa przygodówka point and click z fajnym humorem, jak w Monkey Island. Z tym samym chyba. Z tym samym. Ten sam koleś, nie? Ten Gilbert to robi, ja nie wiem, jak tam się nazywa nazwisko ma. Nie będę mu po nazwisku mówił. Tylko nie ma Guybrusha. Ale jest Manny. Hey, Manny! On ma na imię Manny, tak? Ale przejdziemy razem z Damianem, bo ja lubię patrzeć, jak on gra i mu mówię: ty, pamiętasz, znalazłeś tam papier toaletowy i możesz go użyć tu i ten. Papier toaletowy? No nie wiem, wymyślam teraz. Nie znam żadnego papieru toaletowego. Dobra! Grim Fandango jest bardzo dobrą grą, ma bardzo fajną grafikę. No może właśnie nie, grafika już nie jest taka dobra, nawet w tym remasterze. Jest całkiem sympatyczny, bardzo śmieszna gra o zaświatach. Gramy kości trupem, a raczej śmiercią. No i ten, nie? No jakby cała ta gra w ogóle, jak wszystkie te gry z tego Double Fine, one jakby, tak jakby ten twórca szuka pretekstów, żeby zrobić z czegoś zwałe. I to jest fajne. To jest fajne i dobrze się tego w to gra i dobrze się tego słucha, więc jak chcielibyście zagrać coś takiego lightowego i śmiesznego, to na pewno wam się spodoba Grim Fandango. Co się tu żarpiesz? Co mnie zasłaniasz? Lecimy dalej ze Switchem. Kochani, to jest gra, która jest grą, którą ciężko opisać, czym ona jest. To jest gra, którą jest grą. Dobra, ale za to gra jest dobra. Gra pod tytułem Baba is you. Baba to ty. Baba to ja. Tak, baba jestem kobietą. A baba... O Boże, tylko nie ten Vortex. Baba is you jest niekonwencjonalną grą. Niekonwencjonalne nowe słowo na kanale. Chodź tu! Niekonwencjonalną grą logiczną, której zasady tak naprawdę ciężko wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Ciężko, bo ja do końca sam ich nie rozumiem. Chociaż grę prawie ukończyłem, jestem bardzo daleko. Mm-hmm. Przechodzę te levele. Gra polega na popychaniu wyrazów i obiektów tak, aby stworzyć przejście do kolejnego... Do flagi, bo tutaj jest tak, ta flaga, to jest koniec planszy tam. Jak dotkniemy tej flagi... No to przejdziemy level, ale najpierw trzeba ją dotknąć i trzeba tak poukładać elementy, żeby to było możliwe. A czasami to jest trudne, że... Jest po angielsku, więc to jest gra słowna, że trzeba jakby gramatyka... Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, bo chyba tego do końca nie rozumiemy. Nawet mieliśmy ostatnio dyskusję na ten temat, jak wytłumaczyć, jak się gra w Baba is You. I nie udało nam się dojść do żadnego jakiegoś takiego... Logicznego porozumienia i wytłumaczenia. Więc ta recenzja brzmi jak bełkot. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ale to jeszcze nie koniec! Ej! Ej, właśnie, ona jest bardzo tania i jeżeli ktoś ma dobry angielski i chciałby powalczyć jeszcze z gramatyką, to polecam. Ja mam bardzo dobry angielski i piszę też nawet nieźle po angielsku, czego nie mogę powiedzieć o polskim języku. Czy w ogóle tak we wszystkich językach sobie piszesz, tak powiem ci? Jak to we wszystkich? No we wszystkich, jakie znasz. Bardzo długo czekałem, aż pojawi się Tears of Tiara 2 na PlayStation 3. Jestem dużym fanem zbierania na PlayStation 3. Uważam, że to jest fajna konsola i fajnie się na to zbiera, więc nie mogłem się doczekać, aż moja kolekcja będzie niemalże kompletna. I niemalże już jest, bo właśnie Tears of Tiara do mnie trafiła. Co powoduje, że to była chyba ostatni JRPG, który chciałem. Jest jeszcze chyba może z 2 czy 3 tytuły, które mogę mieć, jak się nadarzy okazja, to na pewno je kupię, ale tak naprawdę moja kolekcja gier, które chciałem, jest już zakończona. Mam wszystkie gry na PlayStation 3, jakie chciałem. To jest JRPG, nic o nim nie wiem, gameplay pewnie oglądacie, na pewno nie jest fantastyczny, bo no, nikt o nim nigdy nic za wiele nie słyszał, więc nie może być tym hitem, nie? Ale pewnie zły też nie jest, no bo cena wskazuje na to, bo jest całkiem no, taki drogi, nie? Okładka mi się podoba. Prawda. Chciałem pokazać jeszcze jedną grę, ale nie mogę jej znaleźć. W następnym filmiku.
za grosze, chyba zapłaciłem z 20 zł, udało mi się kupić Rare Replay na Xboxa One. Bardzo jestem zadowolony, że udało mi się wreszcie dziabnąć ten tytuł. Co to jest? To jest taki bundle, na którym mamy tutaj 30 hitów z... w sumie chciałem powiedzieć, że z Xboxa, ale tak naprawdę też są gry, które nie są Xboxowe. No bo na przykład mamy Banjo i Kazooie, który oryginalnie został wydany na Nintendo 64 i ta gra się też tutaj pojawia. Co jest w ogóle takie dziwne. Też jest Conker, który był na Nintendo, ale tu mamy tą wersję Xboxową. Więc bardzo dziwny bundle, ale jest bardzo dużo fajnych gier. Niestety nie wszystkie są na krążku, tylko chyba jest 10 tytułów czy 14, nie pamiętam, jakaś tam połowa, no. A resztę trzeba niestety dociągnąć. Co mnie smuci, bo chciałbym, żeby wszystkie były. W digitalu, że tak? No, że ściągają się, nie? Więc bez internetu ta płyta będzie kiedyś tak naprawdę bezużyteczna. No a chyba najbardziej boli mnie właśnie to, że Conker nie jest na płycie, tylko jest ściągany. Fajnie, że jest, cieszę się, ponieważ jest tu kilka tytułów, które chciałem zagrać i no nigdy nie miałem okazji, więc teraz taką okazję będę miał. Przypadło mi znowu gry do Switcha, jak zwykle, to standard. Kochani, gra pod tytułem Layton's Mystery Journey Deluxe Edition. Catriel and the Millionaire's Conspiracy. Dokładnie. Wow. No cóż, to jest kolejna gra z serii Professor Layton, ale na Switcha i tutaj gramy dziewczyną. Mystery Journey, oryginalnie wydana na 3DS-a, oczywiście również posiadam 3DS-ową wersję, kupiłem w dzień premiery, ponieważ bardzo lubię właśnie przygodówki, logiczne gry z serii Professor Layton. Professor Layton, niestety, no historia Professora Laytona zakończyła się tak... Nie byłem za usatysfakcjonowany i miałem nadzieję, że ta gra naprawi ten problem. Natomiast no, nie naprawiła tego problemu, a go jeszcze pogorszyła. O nie! Nie, no ogólnie ta gra wygląda najlepiej, ma najlepsze udźwiękowienie, najlepszą grę aktorską, największy budżet, była zrobiona z największym boom i tak a dalej. A zagadki są spoko? Zagadki też są chyba najlepsze, no ale niestety nie ma tej fabuły. I nie ma naszego bohatera, nie ma Luka. Luka Skywalkera? Sorry, musiałam. Sorry. Chciałem jeszcze tylko dodać, że niestety gra ta właśnie w wersji Deluxe sprzedała się w nakładzie 40 tysięcy kopii, co jest okropnie niskim nakładem, co spowoduje, że ta gra będzie bardzo kolekcjonerska i bardzo droga w przyszłości. Jakoś się zapleniłem, nie wiem co się dzieje, też jestem taki zmęczony. P***ole te filmiki, wychodzę. No to teraz jedziemy z grubej rury i patrzcie, co tu w ogóle wpadło do kolekcji. Tak, jesteście w naszej grupie facebookowej, bądź followujecie nas na Instagramach, to na pewno już widzieliście. To dosłownie dwa dni temu wpadło do kolekcji. Zelda Twilight Princess HD na Wii U. Limitowana edycja. Fantastyczna. W mintowym... jak to się mówi? Stanie. Stanie. Tak, jest idealna. Przez bardzo długi czas chciałem zakupić sobie właśnie tą wersję HD na Wii U. Moja kolekcja na Wii U już jest kompletna, tak naprawdę nie ma żadnego tytułu, który bym chciał. Może Breath of the Wild, tak tylko po prostu, bo ten, nie? Bo czemu nie? Ale poza tym to chyba już nic. Wszystko mam, co chciałem. No ale właśnie zawsze brakowało mi tej wersji, bo mam na Wii, brakowało mi tej wersji HD. Tej ostatecznej wersji Twilight Princess. Mam wszystkie gry Zeldy, te, które chciałem oczywiście, bo są takie tytuły, których nie mam, ale nawet ich ta baza też nie chcę. A jest mój Twilight Princess. Jedyna część, której nie ukończyłem. No i... Nie ukończyłem jej, bo na Wii ona strasznie ma brzydką rozdzielczość, grafikę i aż oczy bolały, ciężko mi się w to grało. Grałem na emulatorze na właśnie wersję HD i mi się spodobała, ale problemem było to, że nie miałem tego jednak joysticku, tego tutaj dotykowego panela przede mną i tak trochę jakoś pomyślałem, że chyba jednak po prostu zagram oryginalnie na Wii U. Problem, cena. No, sama taka podstawowa wersja, zwykła, najzwyklejsza, kosztuje kurczę z 300 zł. Teraz tu w Szwecji. Jest. Ja stwierdziłem, że tyle nie wydam. 300 zł to mogę dać na kolekcjonerkę, tak sobie powiedziałem. I tyle też wydałem. Udało mi się kupić w cenie zwykłej takiej wersji, kupić właśnie wersję kolekcjonerską. Z czego jestem bardzo dumny, ponieważ no kurczę, wydałem tyle co za normalną wersję, a mam kolekcjonerskę. Kolekcjonerkę. Zaskoczy w ustach? No. Mi też. Grim Grimur. Grim Grimur. Nazwa francuska, nie wiem co oznacza. Wydanie amerykańskie, ale zamknięte w folii, więc nutka. Naprawdę? To bardzo długo chciałem tą grę kupić, no ale niestety cena przerażająca. W wersji amerykańskiej była tania. Kupiłem ją chyba za 300 koron. Jest firma, która w ogóle tylko i wyłącznie robi właśnie taką stylistykę. Oni zrobili Dragon Crowns, oni zrobili... A to oni. Co zrobili jeszcze?
Odin's coś tam. Sphere. Dobrze, Natalia, dobrze. Mm. Uczysz się, tak? Niedługo będą z ciebie ludzie. Kiedy? Kiedy będą Szwedy. Oh my goodness. Teraz! No co mam powiedzieć o Grimrimur? Nie grałem w tym, ale w ogóle ja jestem zdziwiony, bo ja mi się wydawało, że to jest JRPG, a to jest w ogóle jakaś taka gra strategiczna, taka... Ja lubię strategię. Ja wiem, że ty lubisz, ale zobaczyłem filmik i na filmiku się zdziwiłem, że ta gra w ogóle nie jest tym, co sobie wyobrażałem, że będzie. Tak trochę zawiedziony jestem, no ale dobra. Okładka cię zmyliła? Bardzo, bo oni okładki mają po prostu... Wiesz, jak mówią? Nie ocenię gry po okładce, tak mówią właśnie. To prawda. Przez bardzo długi czas chciałem No More Hero 1 i 2. Wyszły oczywiście te gry w postaci fizycznej z Limited Run'a, ale niestety nie widzi mi się wydać 500 zł na to, żeby kupić dwie gry, więc fajnie by było, gdybym mógł właśnie kupić tą wersję z Play Asia. I tak też się stało, że ktoś wrzucił za 400 koron, właśnie za 200 zł, jedynkę i dwójkę z Play Asia. Ona jest otwarta, nie jest nówką, ale to nic, ja bardzo chciałem mieć właśnie w tej postaci mniej miejsca, zaoszczędzone pieniądze, a gra jest. I o to chodzi, nie? Jak się jest kolekcjonerem, to niestety trzeba walić po budżecie. Bieda w kraju, bieda na świecie, kurna chata. To kupiłem budżetowo taką właśnie jedyneczkę i dwójeczkę z Play Asia. Bardzo dobrze, jestem zadowolony z tej decyzji. No bo prawda jest taka, że jakbyście chcieli zagrać w pierwszą część, to najlepiej jest zagrać na PlayStation 3. No a w drugą część właśnie w ten sposób. Więc chyba dobrze zrobiłem, że tak... Chyba tak. A może i nie? 18+. Tak, aleluja. Takie gry najlepsze. Na zakończenie szybciutko chciałem wam pokazać grę, która się nazywa Book of Demons. Wszedłem sobie na Super Rare zobaczyć, co tam u nich słychać. I się okazało, że ta gra była za 290 koron, czyli 150 zł. Ja o tej grze dużo słyszałem. To jest gra, która jest taką podróbą Diablo, ale nie jest hack and slashem, gdzie szybko się walczy. Nie, jest taka dziwna, bo to jest takie Diablo, ale na torach. Tak mi to ujął. No tak, że nasza postać w ogóle porusza się po torach, że nie możemy zejść z torów, nie możemy iść gdzie chcemy. Tak, wiem, ten koncept jest bardzo dziwny i może się wydawać w ogóle... Ale słabizna! No właśnie nie, właśnie wydaje mi się, że to nie jest słabizna, tylko to jest coś fajnego, oryginalnego i zachęca mnie to. Co chcesz powiedzieć? A jak zwiedza się świat? No właśnie na tych torach, tak jakbyś pociągiem jeździła. Możesz zwiedzić świat z pociągu. No ale to tylko takie zwiedzanie, a nie odkrywanie. No może, ale no nie, trzeba przyznać, że jest to przynajmniej oryginalne, trochę inne. Fajna grafika. No co, jak lubicie Diablo i chcielibyście spróbować jakiegoś takiego spin-offa, takiego troszeczkę zawariowanego, to właśnie Book of Demons. Myślę, że by się wam spodobała. Ty, mucha siadła na kamerze. Gdzie? Tu. Gdzie faktycznie? O, Jezus, jakim smyrnąłem, leży na ziemi. To by było na tyle. Mamy tylko tyle gier na dziś. Bo na następny filmik musimy coś zostawić przecież. Jak to? My mamy w ogóle... Ja już kiedyś mówiłem i dalej powtórzę. Mamy 4 kartki zapisanych gier, które mam do pokazania i nie mam czasu. Taki backlog? Tak, no, taki backlog w ogóle filmikowy. I nie mam czasu tego nakręcić, ponieważ za długo edytuję, za bardzo edytuję i chcemy inne też filmiki robić. Vlogi niemalże umarły na tym kanale, ponieważ to tak dużo nagrywania i mamma mia. Ale ej. Za 2 tygodnie wyruszamy z Natalią na małą przygodę. I na pewno jak wrócimy, to się rzuci dużo filmików. Mamy nadzieję, że wam się spodobają. A na dzisiaj to już jest wszystko. Trzymajcie się. Fajnie, że nas oglądacie. Subujcie, lajkujcie. Pomagajcie kanałowi się rozrastać, ponieważ coś ostatnio... Wszyscy na wakacjach. Ej, a tak w ogóle PS. Nie spodziewujemy się trzeciego członka. Aha, faktycznie. To chodziło o członka, o penisa. O chodziło, Przejęliście żartu a la Damian? Ojojoj. Ale cieszymy się, że cieszylibyście się naszym szczęściem. Możemy na was liczyć zawsze, dziękujemy. Jesteście kochani. Ja się wyłączam, ty zaśpiewaj coś. Ja nie umiem śpiewać. Zero presji, po prostu musi wyjść dobrze. To może... O Boże, czemu tak ciemno? No wyłączam. Aha, no dobra. No to śpiewaj. Chciałam jakoś dobranockę zaśpiewać. No to śpiewa, ale nie pamiętam. Zestresowałeś mnie, teraz nie pamiętam tekstu. No.